No hej, w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul, bo byliśmy wczoraj w Pepco i w takim sklepie Dills, który nie wiem czy kojarzycie, to są takie... To jest taki sklep, który, w którym są takie tanie rzeczy, że po prostu wszystko jest albo 5 zł, albo tam wiecie, jakieś małe kwoty. Także przechodzę. Dobrze, czy może zacznę od tego pudełka, które jest w kolorze takiego bladego różu. Już dawno chciałam kupić coś takiego. I to kosztowało 15 zł. Teraz w Pepco są zaokrąglone ceny, przez to można, wiecie, szybciej to wszystko policzyć. No i to jest takie pudełeczko, po prostu kupiłam je z przeznaczeniem, żeby postawić na tej szafce tutaj białej, żeby pochować, jak będą święta i będę dekorować właśnie salon, żeby pochować te wszystkie rzeczy, które są, tworzą taki po prostu chaos wizualny. To było pudełka i dzięki temu po prostu będzie, no będzie to wszystko zakryte, a pasuje do ściany, więc kolor się udał. No i tu w środku w pudełku schowałam sobie ozdoby, bo kupiłam już ozdoby na święta. No bo nie wiedziałam w sumie, czy wiecie, wszystko pozamykają, czy nie, to postanowiłam już się wybrać. Mam nadzieję, że nie jestem prześwietlona, bo jestem, wiecie, zaraz mam tutaj okno, może nie będę aż taka mocno biała. Więc zaczynam już pokazywać. Pierwszą rzeczą z tego, wiecie, świątecznego hola to będą światełka. Nie wiem, czy będziecie je widzieć. Tutaj jest tak 10 LEDów. Zobaczymy, jak to wyjdzie na mojej choince, która chyba ma 1,20 m albo 1,40 m. I będę po prostu chciała... No, zmieniam trochę koncepcję na kolory na mojej choince, bo w zeszłym roku miałam właśnie biało-srebrne bombki, takie chyba trochę alarm imitujące szklane ozdoby. Także kupiłam takie, mam nadzieję, że będą na żółto świecić. No tak tu jest napisane, że warm, więc może, no może być ok. Dobra, lecimy dalej. Następną rzeczą są bombki, takie małe. Postawiłam w tym roku na złoto, na bordo i na taki... Takie róż, no nie wiem, zobaczymy, jak to w efekcie będzie. Ale takie bombki, one kosztowały, słuchajcie, 5 zł. No bo to wszystko, wiecie, jest plastikowe, ja wszystko rozumiem, wiecie, planeta i tak dalej, ale no jak ja bym sobie szklane wszystkie kupiła, to nie dość, żeby mi wyniosło dużo, to jeszcze ja jestem nieporadna i zaraz bym się mogło to stłuc, więc takie bombki w kolorze właśnie borda. Mam nadzieję, że są widoczne dla Was w tym świetle. Kolejne, może jak już jestem w tematyce jednego koloru, to Wam pokażę właśnie takie duże. Też kupiłam bordowe i one kosztowały 4 zł. Także jak za 6 bombek 4 zł, to wydaje mi się, że niezła cena. To mnie w ogóle ludzie widzą. Ciekawe, co sobie myślą. Mam nadzieję, że nie jestem za blada. No ale dobra, ważne są bombki, nie ja w tym momencie. Może tu Wam pokażę. To jest taki właśnie metaliczny bardziej. Tutaj są bardziej takie matowe, ciemne, a te są takie trochę jakby oszronione, powiedzmy. Też bordowe. No i do tego pomyślałam sobie, że będzie pasowało złoto. Dajcie znać, czy to w ogóle ze sobą, wiecie, koresponduje, czy pasuje. Takie złote bombki, widzę dużo brokatu. Także jak będę nawlekać na ten sznurek, który tutaj jest, to czuję, że się mocno ubrudzę, bo w zeszłym razem tak było i widzę, że mam jedną bombkę tu zgniecioną. Teraz dopiero zauważyłam, lipa. No ale trudno, jakoś ją, wiecie, powieszę tak, żeby nie było tego widać. No nie wydaje mi się, żeby mi się udało to wyprostować, także takie bombki też 4 zł. Za 6 bombek. Myślę, że spoko. Kolejna rzecz. To taka bardziej ozdoba. O, widzę, brokat mi się tu sypie. Nie będę Wam szeleścić. Czekajcie, ile to? Też 5 zł kosztowało. I to jest taka świeczka chyba. Tak, świeczka szyszka. Właśnie w kolorze złota. Nie wiem, czy to widzicie, ten brokat, który jest tutaj właśnie na tej świeczce. W zeszłym roku kupiłam sobie choinkę taką, ale świeczkę, tylko że była w kolorze srebrnym. No i chciałam po prostu z racji zmiany kolorystyki, to chciałam złota.
No i tutaj mam jeszcze też złoty. Nie oddaję, widzę, kamera. To jest taki złoto, takie jak te bombki wcześniejsze, ale nie wiem, czemu kamera to pokazuje jako szary. Ale uwierzcie mi na słowo, że to jest złoto. I to kosztowało 3 złote. Także tak na sam czubek taka gwiazda złota. I sobie to wszystko tutaj schowam. Już widzę, w tym pudełku jest brokat. Także sobie to pochowam, te bombki. Myślę, że będzie ładnie. Z takich świątecznych rzeczy to jeszcze kupiłam takie podkładki właśnie na stół, bo też mam właśnie do wykorzystania te biało-srebrne bombki i te ozdoby, więc po prostu nie wiem, czy w kuchni, czy w innym pomieszczeniu. O, teraz jaka jestem przyciemniona ładnie. To właśnie takie podkładki na stole, może w kuchni, albo tutaj, na tym stole białym. To właśnie i to kosztowało 5 zł, takie 4 podkładki. Jeszcze były czerwone, miałam bardzo mały wybór, powiem szczerze, i no, zdecydowałam się na te. Kolejna rzecz niezwiązana ze świętami. Wieszaki, Radek sobie wziął dwie takie paczki. I to jest też 5 zł, 6 wieszaków plastikowy. Ja jestem bardziej, wiecie, fanką drewnianych, no ale no jak są takie, wiecie, po taniości, to czemu nie? Co tu jeszcze? Aha, z tych świątecznych rzeczy jeszcze kupiłam papier. To wam pokażę, taki wzór z bliska. Jakieś choinki. No ja cię taki najprostszy, bo też będę pakowała prezenty. I też mam pewien plan co do kalendarza. To chciałam mieć trochę więcej tego papieru i on kosztuje 3 zł. Bardzo duży wybór był papieru, nawet duży, były takie grube rolki właśnie na dziale z takimi jakby imprezowymi rzeczami. I naprawdę, no, opłacały się. Także taki papier. Co tu jeszcze? Ja mam z tego Pepco. Taśma klejąca. To kupiłam sobie, wiecie, do pakowania. I to kosztowało złotówkę, także wydaje mi się, że spoko. Za 3 taśmy. Złotówkę, nie wiem, czy ostro mnie łapie. I to chyba by było na tyle. I jeśli chodzi o tego Dillsa, to wam pokażę, bo tutaj już zaczęłam wyjadać. Ale nie, jeszcze zostało, żeby nie było. To pokażę wam, co kupiłam w tym Dillsie. Jest już świąteczna właśnie kolekcja. Tutaj z tymi zwierzakami na dole. Stofifi, no wiadomo, czekoladki się nie różnią niczym innym w środku. Ale kosztowało mnie to 5 zł, także w porównaniu do normalnych sklepów, takich, wiecie, normalnych, zwyczajnych, to wydaje mi się, że cena spoko, ale jestem biała na tym filmie, kurczę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kolejną rzecz wypatrzyłam za 6 zł. Tutaj już jest opakowana, bo Radek to próbował. To są w środku, ale czuć mięto. W środku są takie, wiecie, saszetki. I to są właśnie te takie słynne czekoladki, jak one się nazywają, After Eight. Także takie czekoladki i one są z dodatkiem pomarańczy. Widziałam na którymś innym kanale truskawkowej, też w tym Dillsie one były, ale no tak wzięłam spontanicznie, po prostu na szybko. I Radek mówił, że są super. Także jak lubicie, ja nie przepadam w ogóle za miętą w słodyczach. Dla mnie to jest... Ale on lubi, to sobie je. I ostatnia rzecz z tego, co widzę, to jeszcze kupiłam kalendarz adwentowy, ale nie będę wam pokazywać, chcę na vlogmasach. Po prostu dopiero zrobi wam taką, wiecie, niespodzianeczkę. Chyba, że coś, wiecie, mi odwali. Pokażę wam wcześniej. Ale jeszcze wzięłam sobie chyba za 4 złote. To są... Nie wiem, czy się domyślacie, co to może być. Z Cadbury. Nie wiem, jak to tutaj jest nazwane. Aha, guziczki czekoladowe. No tak, w sumie batons to są guziki. To są guziki. Ale ja to tak bardziej wzięłam, bo bardzo... chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu jadłam takie właśnie groszki czekoladowe. Tak to się wtedy nazywało właśnie z tej firmy. Wydaje mi się, że to jest to samo. I po prostu już się nie mogę doczekać, aż będę mogła sobie, wiecie, to podjadać albo dodać do czegoś, do płatków czy do jogurtu, takie groszki. Nie będę odpakowywać, bo to widzę zafoliowane jest, ale myślę, że na vlogmasach będziecie widzieli. Także spróbujemy to sobie na pewno na filmie.
No i co? To by było tyle, na tyle z tego hola. To są te wszystkie moje zakupy, które poczyniłam. Oczywiście tam była jeszcze herbata, ale to wiecie, zwykły Lipton. I też kupiłam taki zestaw z herbatami i szklanką, ale to na vlogu wam pokażę, jak to w ogóle mi się sprawdza, jak to wygląda i tak dalej. Także kończymy tego hola. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym po prostu holem świątecznym i trochę, wiecie, słodyczy to było. Jeszcze mam w planach kupić łańcuch i wiecie, jakieś serwetki, to myślę, że tam będę pokazywać z czasem. No tam parę rzeczy jeszcze mi odpadło. Chciałam sobie kupić szalik i czapkę, ale się okazało, że składy nie były odpowiednie dla mnie. A wiecie, brać po taniości, a potem mieć uczulenie, to bez sensu. Także kończę, ściskam was, do zobaczenia w następnym filmie. Thank you.